Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Lukas i chciałem Was zaprosić do kolejnego materiału z serii nostalgicznej Warcraft 3 Reforged. Dobrze moi drodzy, zaczynamy rozdział 3 Wieczne Królestwo. Rozdział 3 Wieczne Królestwo. 6 dni później w pobliżu lasów na granicy Quel'Thalas. Ja będę mówił tym takim starym tłumaczeniem, tym starym można powiedzieć... Tak jak w klasycznej wersji wypowiadano to królestwo, możliwe, że faktycznie powinno się wymawiać Quel'Thalas, a nie Quel'Thalas, ale tak już wspominam nie raz, kwestia przyzwyczajenia z klasyka. A teraz ruszamy. Wspaniałe, wieczne Quel'Thalas. Ostatni raz byłem tu jako mały chłopiec. Bądź ostrożny. Elfy zapewne szykują zasadzkę. Nie boję się kruchych elfów, nekromanto. Nasze szeregi rosną z każdym zabitym wrogiem. Nie bądź zbyt pewny siebie, rycerzu śmierci. Elfów nie wolno lekceważyć. To się okaże. Przyprowadzić więźnia. Gdzie jest wejście na wasze ziemię, elfie? Nigdy nie dotrzesz do Quel'Thalasu, padły książę. Las zagrodzi ci drogę, a naszej stolicy strzeże zaklęta brama. Nie powstrzymają mnie ani drzewa, ani bramy, długouchy. Sprowadzić wozy z mięsem. Stworzymy sobie własne przejście. To miejsce emanuje wielką mocą. Wybij elfy, zrównaj ich budowlę z ziemią. To doskonałe miejsce na obóz. Z przyjemnością. Nie umarli nadchodzą. Powiadomić wartowników. Dobrze moi drodzy. Zaczynamy kampanię. Wybaczcie tutaj, jeżeli mogliście usłyszeć. Mogliście usłyszeć na początku tej kascenki, kiedy no starałem się powstrzymać przed kichnięciem. No, takie rzeczy się zdarzają. Także bardzo przepraszam za to, a my zaczynamy, moi drodzy, masakrę pierwszej osady elfów. Tak, moi drodzy, teraz będą bodajże 3 misje, które będą polegały na zniszczeniu królestwa elfów we wschodnich królestwach, w sensie wschodnich ziemiach, czy wschodnim kontynencie, jak wolicie. Gdzie mam przelać swoje... Tak czy siak, to będą bardzo ciekawe misje, zgodnie bo tutaj, wolą. Moi drodzy, spotkamy no dość charakterystyczną postać. Twe życzenie jest dla mnie rozkazem. Sylvanas Windrunner konkretnie. Tak, znaczy Sylvanas Windrunner. Zobaczymy, jak tutaj będzie przedstawiona. Bodajże z tego, co pamiętam... Oho! A tego nie kojarzę. Nie jesteście tu mile widziani. Jestem Sylvana. Przewodzę tropicielom Srebrnej Luny. Odejdźcie stąd, póki możecie. To ty powinnaś się wycofać. Do waszej krainy zawitała śmierć we własnej osobie. Czcze groźby. Bramy elfów wiodącej do wewnętrznego królestwa strzegą potężne zaklęcia. Nie przejdziecie. Dobra. Tutaj mieliśmy kascenkę właśnie z Sylvanas. Z tego co widzę, jest tutaj przetłumaczona jako Sylvana z jakiegoś powodu. No i nazwisko, czy raczej przydomek, jak w oryginale było Windrunner, tak tutaj mamy Bierzywia. Dziwi mnie tylko jedna rzecz. Słyszałem, że to podobno naprawiono, a jednak nie. Mianowicie, jak zauważyliście, Sylvanas ma niebieskie oczy, natomiast jej żołnierze, czy ta nawet uczniczka z początku cinematiku, miała oczy zielone. Ktoś może stwierdzić, że w sumie co za różnica, tak? No bo jakby nie patrzeć, czy takie, no Arthas ma teraz ogólnie bodajże błękitne, czy chyba złociste nawet. No teraz błękitne z racji, no wiadomo, ostrza mrozu i tak dalej, ale... Chodzi o to, że zielone oczy u elfów, tych elfów, pojawiły się, ukończone. No można powiedzieć, właśnie w związku z inwazją wojsk nieumarłych.
kiedy będziemy musieli zniszczyć, a raczej splugawić pewien przedmiot. A może nie tyle przedmiot, co... No... Jakby to powiedzieć tak, żeby ewentualnie nie spoilerować. Będziemy musieli splugawić jedno miejsce, które no jest mega istotnie fabularnie. Tutaj, zresztą po to przybywamy do tego miejsca. Wówczas, no, głównie przez to, potem te elfy zyskują te zielone oczy w wyniku po prostu pewnych wydarzeń, tak, no to tak mogę tak jak najmniej spoilerowo wytłumaczyć. A tutaj nie powinny mieć tych zielonych, powinni mieć błękitne, w sensie, no, niebieskie. No, dlaczego tak zrobiono, ciężko powiedzieć. Dobra, zaraz nam wybudują się budynki i przejdziemy dalej. Tutaj, moi drodzy, już zaczynamy mieć nekromantów i to już jest wyższa szkoła jazdy. Ponieważ, moi drodzy, nekromanci mają, jak klasyka nakazuje, no umiejętność wskrzeszania zwłok. I jeżeli pamiętacie chociażby nawet z kampanii ludzi, to właśnie nekromanci bardzo często wskrzeszali wrogich tutaj, znaczy wrogich, wskrzeszali zwłoki, szkielety. Nie były one jakoś bardzo potężne, aczkolwiek robiły jako świetną tutaj bazę no, mięsa armatniego. Tak to można było nazwać, tym bardziej, że w zasadzie nic nie traciliśmy pod tym kątem. Także czego to jest naprawdę świetna rzecz. Jeżeli weźmiemy sobie na przykład dwóch, trzech nekromantów i pójdziemy zaatakować, wówczas czy wróg straci swoje jednostki, czy my stracimy swoje, będziemy mogli nieco wzmocnić nasze szeregi i to konkretnie, bo na jednych jakby zwłokach możemy wskrzesić dwóch szkieletów wojowników. Ukończone. I to jest piękne. To jest piękne w świecie umarłych, że można no wręcz natychmiastowo ukończone. Zwiększyć liczebne swoich wojsk, także tymczasowo, ale zawsze. I to jest naprawdę potężne. Dobra, oczywiście krypta, złota mamy całkiem sporo. Myślę, że damy sobie jeszcze ołtarz ciemności na wszelki wypadek, gdyby Arthas nam jednak padł. Ta misja jest dosyć czy długa, może niekoniecznie. Tutaj można znaleźć naprawdę wiele rzeczy. Wszystkich prawdopodobnie nie pokażę, nie dlatego, że jestem jakimś leniwym bucem, czy po prostu nie chcę wam pokazać, bo nie, tylko raczej dlatego, że zająłby to strasznie, strasznie dużo czasu, a może to was zachęci do kupna Reforged'em. Wiem, że on nie jest idealny, zdaję sobie z tego sprawę, ale chociażby po to, żeby na własną rękę przeżyć tą historię, która wydaje mi się zasługuje na no, poznanie ją samemu, tak? I to jest właśnie piękne, jeśli chodzi o Warcrafta. Bo wiele misji można wykonać na wiele różnych sposobów, nie ma jednego takiego, można powiedzieć, uniwersalnego klucza do zwycięstwa. Jeden rozkazem. Będzie bardziej defensywny, inny będzie bardziej ofensywny. Różnie to bywa. No dobra, tutaj mamy jeszcze 3 gule, można wysłać do zbierania drewna. Myślę, że 4 gule spokojnie wystarczą. Tutaj damy sobie jeszcze kilka dodatkowych. Dodatkowo można jeszcze przekształcić te ziguraty w wieże, bo no, jednak nasza baza będzie atakowana głównie przez Sylvanas. Ja będę do niej mówił jako Sylvanas, przyzwyczaiłem się tak i tak będę ją po prostu nazywał. Możecie ją nazywać Sylvana, ale dla mnie ogólnie nazwanie ją Sylvana, dlaczego jej odcięli te S? Czy to tak strasznie przeszkadzało? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Czy Sylvana brzmi bardziej po polsku? Nie wydaje mi się. Możemy tu sobie jeszcze zdobyć jedną kopalnię, co w sumie nawet nie byłoby takie głupie. Więc poczekajmy tylko, aż nasze jednostki się nieco... aż zrekrytujemy troszeczkę większą ilość żołnierzy i... W sumie możemy teraz iść. Ulepszenie gotowe. Krypta, no tak. Nikt dobra. Nie będzie mi rozkazywał. I będziemy niszczyć tutaj drzewa. Tak, tutaj jakby... takim niepisanym przeciwnikiem tej misji są drzewa, bo one będą bardzo często zagradzać nam drogę. Zresztą w wielu miejscach, pewnie zdążyliście zauważyć, mamy takie charakterystyczne światła, które wskazują nam, że w tym miejscu może być coś ciekawego. Nie zawsze tak jednak jest. Więc warto to też zaznaczyć, że o ile można się tym sugerować w tym zadaniu, no to nie jest jakby wyznacznik tego, tak? Nareszcie. Dobra, przejdziemy sobie tutaj. Tu też jest taka nieduża baza wroga. Nadchodzą nieumarli. O, zobaczcie, mamy tutaj
elfy z wioski, tak, mają niebieskie oczy, natomiast zobaczcie zbrojnego, który całkiem ładnie wygląda, trzeba przyznać, model tutaj tych elfów, no jednak mają zielone, to troszeczkę kuje w oczy dla kogoś, kto choć odrobinę historii Warcrafta zna. Dobra, kasujemy, na razie jakby nie załączyłem tutaj umiejętność wskrzeszania na nekromantów, no bo nie wydaje mi się, żeby to było w tej chwili tak bardzo, bardzo potrzebne. Tutaj jeszcze damy jednego gula do Arthasa, niech on tam podejdzie, a my tutaj wybudujemy sobie jeszcze kilka rzeczy. Na przykład sala umarłych przyda się nam, do tego już nam nic więcej nie damy, bo nie mamy odpowiednich możliwości. Damy oczywiście ulepszenia, kasujemy tą bazę, którą mamy tutaj. Przeklęci tchórze! I tu mamy kopalnię. I wiecie co? Ja już tutaj jednego ekolitę wezmę sobie i od razu zrobię nawiedzoną kopalnię złota. W przypadku nieumarłych jest to świetna sprawa, ponieważ nie trzeba budować głównego budynku, jak to było w przypadku ludzi. Musieliśmy budować główny budynek, który też swoje kosztował. Dopiero wtedy mogliśmy zrekrutować odpowiednią ilość chłopów, żeby wydobywali złoto. Tutaj tak nie trzeba. Tutaj wystarczy, że damy jednego akolitę i poczekamy chwilę. Oczywiście no, wypadałoby też wysłać tutaj dodatkowych akolitów, tak, ale musimy poczekać, aż nam się po prostu przekształci budowla. A my w tym czasie ruszamy dalej. Tutaj również wybudujemy sobie, jak już tylko oczywiście kopalnia zostanie nawiedzona i będzie odpowiednia ziemia na tego typu eksperymenty. Wybudujemy sobie wieżę obronną na wszelki wypadek. Na wypadek, gdyby właśnie nas zaatakowali tutaj, wiecie, na wszelki wielki. Co możemy tu kupić? Tak, ja może... No właśnie, tylko nie wiem, co z czego zrezygnować. Tutaj za dużo rzeczy nie mamy takich ciekawych. Tutaj trzeba poczekamy. Tutaj nam się kolejne góle rekrutują. To książę zdrajca! Uciekajcie! Ojej. O właśnie, dobra, mamy tutaj kolejną bazę. Tu uleczymy naszą gula, żeby nie padł. Wypędzimy nieco jednostki z bazy, żeby nie miały przewagi tutaj budynków obronnych. Kasujcie. O właśnie, kapłanów. Niech atakują nasze katapulty. Przynajmniej nie będą zadawać obrażeń naszym własnym jednostkom. Nie, to jest dosyć średnie. Na razie, tak powiedziałem, nie będę załączał wskrzeszenia zwłok u nekromantów, no bo nie czuję takiej potrzeby. I kasujemy. To mi się bardzo podoba. O, pięknie. Świetnie, mamy to. O, niech nasze tutaj katapulty skupią się na kapłanie. O, właśnie. I standardowo niszczymy budynki. Swoją drogą, naprawdę bardzo ładnie wyglądają budynki tutaj wysokich elfów, aczkolwiek mamy pewną niekonsekwencję, bo no to jest jakby osobne królestwo tutaj wysokich elfów. No i mamy tutaj koszary, które wyglądają inaczej, mamy tutaj farmę wysokich elfów, które również wyglądają inaczej, aczkolwiek ratusz, kuźnia, tajemne sanktuarium oraz tartak wyglądają jak ludzkie, więc to jest nieco dziwne, że tak właśnie jest. No ale to jest dla mnie troszeczkę dziwne, bo już mogli zrobić osobne modele. Dobra, damy tutaj lepszą spiralę. Nareszcie. Uleczymy nasze jednostki. Potępieni czekają. I kasujemy. Może najpierw skasujemy, moi drodzy, budynki, które są odpowiedzialne za produkowanie jednostek. Jak to się produkowanie? Za tworzenie. Dobra, dwie wieże powinny wystarczyć. Albo może nawet trzy. Mój los został przypieczętowany. I teraz tak, tutaj damy w sumie to pięciu. Tak, pięciu. Jeden tutaj wróci, natomiast pozostałych czterech wyślemy tutaj. Dobra, tutaj już mamy rzeź zapewnioną. Arthas już jest, no, już silniejszą postacią niż był. Dobra, tutaj damy. A właśnie, skoro mamy ulepszenie, to jeszcze dodatkowo wybudujemy sobie tak świątynię, stanie, która jest w stanie nam szkolić nekromantów. Mój los. I dodatkowo rzeźnia, którą mogliśmy wybudować, również żeby przywołać w poprzedniej misji, ale tego nie zrobiłem, bo nie było takiej potrzeby, która jest w stanie nam produkować, tak jak w tym przypadku, wozy z mięsem, czyli po prostu machiny oblężnicze. No dobra, a my... Zwanie ukończone. Tak, udało się skasować. Ukończone. O, widzicie, patrzcie, inżynier ma już niebieskie oczy.
Tak powiedziałem, pewna niekonsekwencja. Dlaczego? Dlaczego tak się stało? Nie wiem, moi drodzy, naprawdę ciężko mi powiedzieć. Tutaj ulepszymy sobie, o proszę bardzo, i już akolici kolejni idą do kopalni, będziemy mieć naprawdę ekstremalne ilości złota w pewnym momencie. Czasem będzie można powiedzieć, nie będziemy wiedzieli, co z tym zrobić, ale jak mawia klasyk, od przybytku głowa nie boli, więc i my nie będziemy specjalnie z tego powodu płakać. To mi się bardziej dobra, podoba. Ruszamy dalej. Ogólnie w tej misji mamy dotrzeć do tego punktu, do tej bramy. Musimy ją zniszczyć. Jednak ta brama jest strzeżona przez to mi się bardziej no, bazę Sylvanas, tak? Także tak to mniej więcej nareszcie wygląda. Przy okazji poszedłem nieco naokoło, ale to dlatego, że tu była właśnie jedna baza, tu była druga. Chciałem mieć dodatkową kopalnię. My sobie jeszcze wrócimy tą ścieżką, którą teoretycznie powinniśmy pójść, chociaż właśnie w teorii, no bo kto nam kazał. Przy okazji, jak widać, naprawdę w ogóle świetnie karczyło drzewa. Oho. Kolejne jednostki wysokich elfów. Tylko czemu nie trafiłem, to nie wiem. Ale to w sumie nie powinno nikogo dziwić. I przeżył. Przeżył. O ile można tak powiedzieć w przypadku Kula, nie? Może przeżył. Dobra, czy coś tutaj jest? Nie bardzo. Możemy... A, tu nekromanta. Okej, dobra, myślałem, że to był ghoul. I ghoul leczymy również. No i idziemy dalej. Idziemy dalej. Tu musimy też wykartować tę część lasu, żeby nasze jednostki mogły przejść swobodnie sobie w tym miejscu. Tak powiedziałem, ja nie znam wszystkich znajdzień na tej mapie, bo nigdy jakoś specjalnie pod tym kątem nie patrzyłem. A zastanawiam się, gdzie można tutaj jeszcze dać... Nie kopalnie. Cmentarz, może w tym miejscu, tu mamy trochę lasu. Natomiast to miejsce będziemy sobie odwoływać, bo nie ma takiej potrzeby. Przy okazji damy sobie jeszcze zaawansowane szkolenie nekromanty oraz długowieczność szkieletów, dzięki czemu o 15 sekund wydłuża żywotność utworzonych szkieletowych wojowników i szkieletowych magów, ale to troszeczkę później. Ci magowie się pojawią. Mój los został przypieczętowany. Dobra, tutaj odwołamy to. Tu już tych szkieletów zabierzemy. Niech wydobywają w tamtym miejscu, żeby już potem mogli tutaj się dostać. Natomiast tak tego wrócimy sobie tu i już się skupiamy na tutaj atakowaniu. Przy okazji może szkielety niech sobie kule stąd odejdą, a my otworzymy sobie przejście. Wiecie, zawsze będzie nieco bliżej. Ja zazwyczaj budowałem bazę jeszcze bodajże w tym jednym miejscu, kiedy udało mi się pokonać bazę, która w tamtym miejscu jest. I dzięki temu miałem jakby szybciej jednostki transportowane do tego miejsca. Ale z racji tego, że Reforge jednak troszeczkę obniżył poziom trudności, co dla mnie jest dziwnym posunięciem. To myślę, że nie będzie to potrzebne. Jeżeli będzie to potrzebne, moi drodzy, no to oczywiście to zrobimy. Przy okazji, dobra, tu już więcej do roboty nie mamy. Tutaj, proszę bardzo, mamy kolejną kopalnię. Teraz przyjrzyjcie się, w jakim tempie złoto nam przybywa. Jeżeli jesteśmy zajęci czymś, na przykład właśnie atakowaniem czy coś, to w tym czasie pięknie wszystko tutaj nam rośnie. Teraz wezmę sobie ożywianie zmarłych i teraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Nasze wojska nie są specjalnie duże. Ale to się bardzo szybko zmieni. Bardzo szybko. Dobra. Tak, mamy tu czarodziejki. Pamiętam je doskonale, jak pomagały nam w obronie przed nieumarłymi, a teraz role się odwróciły. Trzeba je szybko skasować. Warto zaznaczyć, że nekromanci nie wskrzeszą jednostek, jeżeli te zmienią się w papkę. Oho, zobaczcie. Mamy Sylwanę. Mam nadzieję, chyba że zrobimy w ten sposób. Dobra. Tutaj akolita będzie naprawiał, podczas gdy wieże będą atakować. Mówiłem, że tak też się stanie. Jest taka możliwość. Aby padła tutaj Sylvanas, a reszta upadnie zaraz. Dosłownie. Pięknie. I teraz zobaczcie, co się będzie działo. Dosłownie nie było nas tu chwilę, ale już nagle mamy całkiem sporo szkieletowych wojowników. I będą pojawiać się następnie, moi drodzy. I to jest właśnie siła nieumarłych. Liczebność. No i to, czy nieważne, czy my padniemy, czy padnie nasz wróg, to nie ma znaczenia. Najważniejsze jest to, że kolejne zwłoki zostały dostarczone, a skoro zostały dostarczone, to będziemy mieć kolejnych sługusów.
jaka jest wola. Jednakże podczas walki, kiedy już mamy tak spokojną sytuację, warto im to wyłączyć, bo po prostu marnują manę. I kiedy jest to najbardziej potrzebne, no to wówczas tego nie mają i potem jest problem. Znaczy, może być problem, nie musi, ale może. Dobra, skasujmy może to tajemne sanktuarium, bo ciągle nam tutaj rekrutuje czarodziejki, które nas spowalniają, co jest dosyć irytujące, jeśli ma być szczery, a w ten sposób będziemy mogli szybciej skasować tą bazę i mieć już rozłowy. Właśnie o tym miejscu wam mówiłem. W tym miejscu budowałem sobie bazę drugą, która miałam bliżej do głównego celu. Ale jak widzicie, nie mam specjalnych większych problemów z kasowaniem tego miejsca, ogólnie z przeciwnikami, więc nie wiem, czy będę to robił. Jest taka możliwość, tak powiedziałem, można to zrobić, ale będziecie ja tego robić nie będę, chyba że opór w bazie tej głównej będzie naprawdę spory, no to sobie to daruję. No i proszę bardzo, była baza i nie ma bazy. Kolejna zresztą na naszej liście. A tutaj, o, wiecie co, tu może jeszcze jedną wieżę sobie przywołamy. Na wszelki wypadek. Zgodnie z twoją wolą. I dalej do wydobywania złota. Nareszcie. Ostrze mrozu jest głodne. Mamy naprawdę już całkiem niezłą grupkę. Tutaj mamy nasze standardowe gule, nic specjalnego. Mamy oczywiście wozy mięsa, które no świetnie sobie radzą z budynkami. Nekromanci, którzy dostarczają nam świeże partie zwłok, czy ogólnie wojowników. Tutaj gule teraz tą część karczują, piękna sprawa. Troszeczkę jesteśmy odsłonięci z tej strony, ale wrogowie po drodze będą próbowali zniszczyć to miejsce, więc to będzie nas świetnie broniło. Dobra, mamy tu również jeszcze jednego gula. No i dobra, nie ma co przedłużać, ruszamy dalej. Dalej w podbijaniu Kelta Las, moi drodzy. No miejsca przywoływanie ukończone. Dosyć istotnego lorowo, aczkolwiek nareszcie. Ja aż tak dużo rzeczy nie wiem odnośnie tego miejsca. Wiem tylko tyle, co właśnie pojawi się w Warcraftcie, a nie chciałbym specjalnie tutaj udawać znawcę, także prawdopodobnie, że ktoś nam się tutaj wypowie na ten temat, co jest akurat bardzo prawdopodobne. Tutaj mamy źródło many. Już tego typu źródła widzieliśmy, tyle że to były źródła życia. Ale mamy również many, co jest akurat bardzo fajną sprawą. Szczególnie, że zobaczcie, w jakim ekspresowym tempie mana jest odzyskiwana. No i nasi nekromanci, najważniejsze, mają manę odnowioną już na full, więc będziemy mogli podczas ataku na ostatnią bazę wykorzystać ich pełny potencjał. No i potencjał tych szkieletowych wojowników. To mi dobra się bardziej podoba. Ruszamy dalej, moi drodzy, ruszamy dalej. Cały czas tylko patrzę na wszelki wypadek, czy nic tutaj na mnie nie zmieniło się, ale nie. Mógłbym w teorii jeszcze poczekać, aż napełni mana Arthasa, ale ostrze pytanie po co, skoro i tak ma naprawdę sporo. Dobra, zobaczymy, czy tu coś się zmieniło, bo nareszcie. Jak powiedziałem, ja trochę o Reforge oczywiście czytałem, trochę widziałem, oglądałem, zresztą dlatego troszeczkę wstrzymałem się z zakupem Reforge, zamiast tak lecieć na hura, bo wiadomo, żeby tutaj nie jechać tak na nostalgię tak całkowicie, tak, no jednak trzeba zachować choć odrobinę zdrowego rozsądku. Ale wszystkiego też nie patrzyłem, tak, no wszystkiego mogłem nie ogarnąć, oho. Oho, moi drodzy, tu się robi już niebezpiecznie, więc my damy tutaj kilka guli, albo nawet wykorzystamy te tutaj do zlikwidowania atakujących obieży światy. Nie wiem, jak oni tutaj trafili, szczerze mówiąc, w jaki sposób, no ale najważniejsze jest to, że jednak nas trochę pokasowali i to już jest trochę niebezpieczne. Tu tego wyślemy do Arthasa, niech on tam sobie maszeruje. W sumie możemy zrobić ich naprawdę mnóstwo, będą w międzyczasie docierały do właśnie naszego bohatera, a reszta niech zasuwa do wrębu. No dobra, tutaj mieliśmy taki nieduży posterunek, nic specjalnego, czekają cię wieczne męki, więc skasujmy to. W sumie nie musimy tutaj niszczyć tych farm, ale to jest dla mnie takie wczucie się w klimat, żeby faktycznie niczym śmierć tutaj, oho, a tych nie kojarzyłem. A może byli?
tylko ja nie pamiętam. Tak też przecież może być. Dobra, na razie tam nie ma co zaglądać, bo niby mój po co. Mój los został przypieczętowany. Może jeszcze, o, damy tu. Jak każesz. O właśnie, jedną wieżę dodatkowo. I. Tak się dobra. Na reperowane, a my już dalej ruszamy w podbój. Bo tak, mamy już naprawdę bardzo, w zasadzie, to moi drodzy, otwartą drogę do... W końcu dotarliśmy do słynnej bramy elfów. Do ataku! Zabić wszystkich! Dokładnie, Artasie, zgadzam się z tobą w 100%. Czyżby padł mi jeden nekromanta, to nie wróży nic dobrego, chyba że... A nie, został tutaj. Został tutaj, więc tego również tutaj damy. Kasujemy oczywiście naszymi machinami koszary, żeby nam tutaj jednostki wroga nie przybywały. Dobra, pięknie. Coraz więcej szkieletowych wojowników. Świetna sprawa, uwierzcie mi. Strasznie to lubię, kiedy nasze armie dosłownie zalewają wroga. Mimo że wysokie elfy są naprawdę bardzo potężne, nie są one słabie. Ta frakcja nie jest słaba. Bardzo żałowałem za dzieciaka, że nie mogliśmy tą frakcją zagrać sobie, wiecie, tak można powiedzieć... Oho, pojawiła się Sylvanas. Nie mogliśmy zagrać tą frakcją tak w potyczce. Oho, zniszczono mi wieżę, jedną z machin. Nie jest dobrze. Jesteśmy trochę odsłonięci. Tutaj Artas, wracaj, bo mamy Sylvanas do pokonania. Artasie, zostaw ten budynek, atakuj Sylvanas. I od razu skasujemy ołtarz królów, który również ma model ludzki. Chociaż to jeszcze można wytłumaczyć, że w sumie elfy i ludzie tutaj no, byli pod pewnym kątem sojusznikami. Jakby nie patrzeć. Ale nie zawsze tak było. Oho, mamy tutaj machinę. Może skasujmy tą machinę najpierw. Chociaż, proszę bardzo. Po drugą, te machiny, które tutaj były, to są machiny z modelem nocnych elfów. Ale to też można wytłumaczyć, ponieważ wysokie elfy, które tu widzimy, no są mocno spokrewnione z nocnymi elfami. Zresztą wywodzą się od nocnych elfów, tylko z biegiem czasu, bo to było naprawdę bardzo dużo czasu, no nieco się zmieniły, może nie jakoś bardzo, ale jednak. Twoje cierpienie. Dobra, kasujemy. Potępieni czekają. Najpierw wieżyczki, żeby nas specjalnie tak nie męczyły. Pięknie. Teraz zamek. W sumie ta wieża padnie tutaj pod naporem naszych wojsk. Nie ma co się specjalnie męczyć. Tutaj skasujemy resztę. Ogólnie damy rozkaz, żeby wybili całą tą bazę. Najważniejsze, że udało się zniszczyć koszary. Udało się zniszczyć ten sanktuarium. Udało się zniszczyć, moi drodzy, ołtarz, dzięki czemu Sylvanas nie wróci. No i teraz to jest tylko kwestia czasu, jak wyrżniemy elfów i przejdziemy przez pierwszą bramę, ponieważ bram do Silvermoon, bo tak jest to w oryginale, z tego co widzę, przetłumaczono to na Srebrną Lunę. To mi się bardziej podoba. Sami ocencie to tłumaczenie. Brzmi całkiem przyjemnie, jeśli ma być szczery, ale ja będę mówił Silvermoon. Bramę do Silvermoon bronią bodajże dwie bramy jako takie. A może trzy, bo w sumie już nie wiem. Wiem na pewno, że tutaj mamy jedną. W następnej misji będziemy mieć kolejną. A w trzeciej, no to już będziemy się dostać do naszego celu, czyli do słonecznej studni, dzięki której będziemy mogli wskrzesić Kel'Thuzada. A my właśnie ukończyliśmy główne zadanie, czyli brama elfów. Szyndu Falana. Wycofać się do drugiej bramy! Wycofać się! Brama elfów zniszczona. Naprzód, wojownicy! Zwycięstwo będzie nasze! Voila, moi drodzy. Udało się wykonać kolejne zadanie, też kolejną misję, tak? Kolejną misję. I co tu dużo mówić. Pierwsza brama padła. A jeszcze mamy kolejną, która będzie już, no, już bardziej skomplikowana niż ta pierwsza. Ale to dowiecie się w następnym materiale, także bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, koniecznie zostawcie łapkę w górę, ewentualną subskrypcję. To bardzo pomaga w rozwoju kanału. Oczywiście zapraszam do komentowania, do oceniania
do zdrowej krytyki i słyszymy się w następnym materiale, gdzie będziemy podbijać kolejną bramę elfów. Także do usłyszenia, moi drodzy.